Cześć kochani, witam się z Wami w nowym filmie, a będzie to film w stylu co jem w ciągu dnia, w taki typowy dzień w ciąży. Więc zaczynam od mojej mikstury. Jest to woda ciepła z cytryną i imbirem. Ja to piłam również przed ciążą i teraz też piję. Po prostu lepiej się potem czuję, zamiast kawy. To mnie tak pobudza i lepiej mi się później funkcjonuje. Jeżeli chodzi o śniadanie, to u mnie jest to owsianka i ja sobie zalewam płatki owsiane razem z siemieniem lnianym wieczorem poprzedniego dnia albo rano, jak zapomnę zrobić to wieczorem, i dodaję dodatki. I w moim przypadku są to owoce, czyli banan i nektarynka, skyr waniliowy oraz masło orzechowe 100% z samych orzeszków ziemnych. Słuchajcie, czas na obiadek. W ogóle ogarnęłam się i ta sukienka, ten ubiór, to tak jakoś mi odzwierciedla typową mamusię. Wyglądam jak taka typowa mama, jak myślicie. I słuchajcie, na obiad ja akurat mam indyjskie jedzenie, które zrobił mój mąż. I my jak robimy jedzenie, to robimy na parę dni. Więc ja jestem szczęściarą, że w dzisiejszy upał nie muszę gotować, tylko po prostu wyciągam z lodówki już zapakowane jedzonko. Tutaj mam ryż, a tutaj mam właśnie tą indyjskie jedzonko. To jest kurczak z papryką, pomidorem i sosem. Pycha! Mąż jeszcze kupił taki chlebek naan, z którym się właśnie je indyjskie jedzenie, ale on niedobry, więc zrezygnujemy dzisiaj z niego i jeszcze zrobię sałatkę. Tak się prezentuje końcowy efekt. Po prostu podgrzałam jedzenie. Może nie wygląda jakoś spektakularnie, ale ja już wiem, że jest pyszne. Pycha. Zrobiłam sobie jeszcze zimną lemoniadkę z cytryną, lodem i miodem. Ogólnie bardzo dużo piję wody, no i powinno się pić dużo wody. W ogóle cały dom mamy w rzeczach dziecka, nie wiem czy to tutaj widać, ale na przykład tutaj są do uprasowania rzeczy, więc po prostu tak daję znać, że coraz więcej tych rzeczy. No i chciałam tutaj jeszcze tylko wspomnieć, że ja kiedyś jadłam 5 posiłków dziennie, a teraz jem 4, takie większe, bo jak widzieliście ten obiad, no to dla niektórych może to być duża porcja. Dla mnie ona jest ok, zwłaszcza, że jestem w ciąży, więc jem trochę teraz więcej i nie ograniczam się. Natomiast mam jakieś tam swoje zdrowe nawyki, dzięki którym wydaje mi się, że po prostu dużo nie przytyłam w tej ciąży. Widzę po swoim ciele, że wyglądam dobrze,
i czuję się dobrze i to jest najważniejsze i po prostu każdy w ciąży powinien jeść tak jak chce, tak jak uważa, że jest dla niego dobre i nie powinniśmy się czepiać innych osób. Tak mówię na wszelki wypadek, jakby były jakieś komentarze. Na przekąskę deser u mnie dzisiaj jogurt z bananem, borówkami i migdałami. I zazwyczaj jem coś w tym stylu, żeby tak wiecie, coś słodkiego, czyli właśnie takie połączenie. No ale zdarza mi się też, wiecie, szczególnie teraz jak jest lato, na przykład loda albo jakieś inne zdrowe słodkości, czy właśnie raczej takie mrożone, orzeźwiające, słodkie rzeczy. Ale takich typowych słodyczy, czyli tam wiecie, jakieś czekoladki, ciasta, to ja nie jem. Nie mam takich w ogóle zachcianek. Na przykład bardzo lubię mrożone mochi. Przepyszne. Wygląda moja kolacyjka, czyli kanapki z serem żółtym. Dużo rzodkiewki, po prostu mam fazę na rzodkiewki i ogólnie na warzywa. I tutaj, żeby dobić jeszcze białko, dołożyłam sobie jajko na sałacie, więc po prostu przepyszne. To jest najczęstsza moja kolacja. Oczywiście wiadomo, że nie każdy mój dzień tak wygląda, ale większość. Większość. Właśnie są podobne posiłki, jakie Wam pokazałam w tym filmie. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie już niebawem.